Dzień dobry. Mam dużo resztek, a resztek się nie marnuje. Zrobimy coś i zobaczymy, co wyjdzie. Do odważnych świat należy. Natomiast, żeby to nie było takie całkiem bez sensu, jako podstawę użyłem Loranda. Chyba dobrze. Do tego ze 3 resztki innych zanęt. Tu mam jakąś resztkę peletu, aż się boję pomyśleć z kiedy. To wsypię. Płatki owsiane sprzed 2 miesięcy jakoś. To wsypię. Dobra, bo tego za dużo będzie. To będę miał jeszcze trochę resztek na inne resztki. Trochę pinek, bo wyglądają tragicznie. A śmierdzą jeszcze gorzej. O, jeszcze była bułka tarta. Jakieś siemię lniane. Macie ryby. Proszę tam rosnąć. Trochę kukurydzy. No taką puszkę, nie? Ale to i tak mało. Nigdy w życiu nie zrobiłem tyle zanęty co dzisiaj. Jakoś to tak dziwnie wyszło, a mamy mało czasu. Jakoś to zamieszamy, w miarę chociaż. Tu jeszcze jest ziemia i jezioro, ale coś jej nie widać. Nie może być źle, bo... Nie no, może być źle. Nie przecierałem tego na sicie. Nic z tym nie robiłem. Arsu namoczyłem. I takie jest, nie? Może będzie dobre. Taką większą połowę odsypałem. Mniejszą połowę zostawię. Tak, wiem, że połowy są równe. Z połowy ulepię sobie kulę. I jeszcze nie mam na to dalej planu. Zobaczymy, co się stanie. Kule gotowe i nie wiem, czy widzicie już, a jak nie, to zobaczycie za chwilę. Ten spławik jest 7 metrów ode mnie, może. Bo im dalej, tym głębiej i to już tak niebezpiecznie do 4 metrów. Następne wypłycenie jest dopiero gdzieś na 30 metrze. No nie, nie. Będziemy próbować tak blisko. Bo czemu nie? Nikt nam nie zabronił na razie. Poza psem, który tam szczeka cały czas. Dzisiaj jest strasznie zmienna pogoda. Rano było bardzo, bardzo zimno. Teraz jest bardzo, bardzo parno, ale ma nie padać dzisiaj. Sytuacja wstępnie ogarnięta, natomiast dla wszystkich miłośników spławika mam pewien zły komunikat. To jest dzisiaj mój haczek. Dlaczego taki? To za chwilę. Najpierw założę na niego 2 kukurydze. Trochę mała przynęta jak na ten hak. Ale musi być. To tylko na początek. Spławik bardzo blisko. Przede mną 2, 4, 6, 8, 9 kul. 4 są dodatkowo domoczone, 5 nie. Tak, żeby coś szybko pracowało i powolutku. I nie trafię. Nie liczcie na to. No, to się nie liczy. Jeszcze raz. I dobrze, dywanem ryby zaskoczyć, jak zawsze. Idealnie obrzucam sobie spławik dookoła, tak żeby żadna ryba do niego nie zajrzała. Oj, to się nie miało rozpaść. Za blisko. Aj, się nie powodzi. Nawet trafiłem spławik raz, czyli nie jest jakoś bardzo źle. No jak na mnie to klasa. I bardzo celowo na razie te kukurydze zostawię, bo było wskazanie. Wow, bo będziemy dzisiaj próbowali generalnie czegoś innego, no ale póki tam jest masa drobnicy, na pewno to zaczniemy od kukurydzy. Zatopię żyłkę, żeby nie było przypału. Natomiast dlaczego taki wielki hak od początku? Po prostu nie chcę łowić dzisiaj drobnych ryb, których tutaj jest całe mnóstwo. Tutaj są tysiące wzdręk, krąpików, uklejek. Dzisiaj chcę zrobić wszystko, żeby tych ryb po prostu nie łowić. Bardzo bym chciał, żeby tutaj siadały jednak jakieś w miarę ciekawe ryby. W miarę. I dlatego mam ze sobą rosówki. Gdzieś tu są. Są. Jest ich tu chyba 4. Raz, 2, 3, 4. I nic więcej z tego nie ukręcimy. Będziemy dawkować. Dobra, nie wytrzymam, zakładamy rosówkę. Łowiłem na kukurydzę jakieś 4 minuty. Za długo. Tylko z racji, że tych rosówek jest mało, to będziemy łowić na pół. Chyba przesadziłem z tym hakiem mimo wszystko. Nie szkodzi. Jedziemy. Dzisiaj będzie dosyć głośno, bo siedzę zaraz przy drodze, a ruch jest bardzo duży. No to nic. Co ryby powiedzą na rosówkę? Jeżeli nic, przez pół godziny, to zmieniamy haczek i zakładamy białe. Albo pojedynczą kukurydzę. Wy tu czego? Co się dzieje? Proszę sobie iść. Uprzejmie. Jeszcze. Ej, no idźcie sobie.
staram się zawsze przeganiać te łabędzie, bo kiedyś mi się tak łabędź wplątał w plecionkę, że miałem poważny problem, żeby go wyplątać. A łabędzie, jak mają młode, to bywają agresywne. Także wolałbym, żeby sobie poszły. Bo niemiło jest, idź sobie. No jaki grzeczny łabędź. Zabierz rodzinkę i idź sobie. Natomiast bardzo fajnie, na rosówkę nic się nie dzieje. Kompletnie. Ale obawiam się, że rosówka mogła być dzisiaj planem 2 na 10. Także w razie W zaraz zacznę szukać innych haczyków chyba. Ryby, to ja wam pół rosówki daję. A wy co? No nie robi się tak. A tak poważnie to ze dwa przetopienia były. Ale rosówka chyba nie ruszona. A z racji, że to jest duża przynęta, to dołożę jeszcze ziarno kukurydzy. I zaraz sobie poszukam normalnego haczyka. No to się może rzeczywiście dzisiaj nie udać w ten sposób. A one tutaj czują moją zanętę i pewnie to by chciały. Ryby zdecydowały, że nie chcą rosówek. Bo głupie. No nie poradzimy. Także ściągnę przypon. Chyba, jak się uda. Co by się miało nie udać. Rozmiar taki bardziej dostosowany do polskich wód. Czyli po prostu malutki. Małe ziarenko kukurydzy. No i zobaczymy. Bo jak nie to, to przechodzimy na białe robaki. Zrobiłem zmianę na białe robaki. Jest branie. Przestało. No właśnie. O, jeszcze nie wciąłem. Czyżby tu była tylko drobnica? Nie podoba się mnie to. No i już jest branie. Przestało. Niestety nie ma słońca, nie jestem w stanie nagrać spławika telefonem, więc musicie się zdać na mój komentarz. Macie przechlapane. Cóż to za piękne uklejki? Ale piękna ukleja, jasny gwint. Ale nie o uklejki mi dzisiaj chodzi. Zdecydowanie. Więc do tych trzech białych dopnę kukurydzę. Spławik, gdybyś nie chciał podnieść jakoś czy coś? Będziesz tak leżał? Ale dalej uklejki. Dobra, jeszcze raz będzie branie uklei i wyrzucam robaki. Raz się bestia przytopiła. Widziałem. A nie chciałbyś tak spławiczku jeszcze raz? Na przykład? Dla mnie? Nie? No to nie, jak nie masz ochoty. Spaprałem, nie zdążyłem się ruszyć po prostu. Pół rosówki? Nie. Trzy białe? Nie. Kukurydza? Nie. Trzy razy nie, dziękuję. Można opuścić program. No, czemu się tak dzieje? Nie podoba się mnie. To miejsce może być takie dosyć średnie. Podejrzewam. Może w ten sposób. Zobaczymy. Ja nie po to tyle resztek uzbierałem, żeby tu się nic nie działo. Mamy kaczki. I kukurydzę. Kaczki może sobie proce przyniosę, to chociaż celność poćwiczę, co? Dobra, akurat tego się nie spodziewałem, że się nie będzie kompletnie nic działo na kawałek rosówki. Myślałem, że będzie branie za braniem. Podrzucę trochę kukurydzy, nie wiem. Może to nie pomoże, ale spróbuję. A ja sobie będę spokojnie dokarmiał kaczki. Kaczka ma w pysku haczyk. Słuchajcie, z loftersem jakimś. Albo z dumbbellsem. Puść. O, wypuściła. Ale numer. Zobaczcie. Zobaczcie. Ale miała farta, że jej się ten haczyk nie wbił. Masakra. I to nie jest ani urwany, ani nic. Na plecionce haczyk nawet wygląda. To jakiś zwykły dumbbellsik. Tonący. A nie, jednak łowter. Także nie łowimy, ale ratujemy kaczki. Także średnio. Dobra, jak jest 4 razy na nie, to z każdego tyle turnieju się odpada. Wracamy do białych, tylko po prostu założymy ich dużo. Chyba, że te ryby już wszystko zjadły i sobie poszły, ale to jest mało prawdopodobne. Zobaczymy na 5 białych. Widzę bąble. To jest dobry znak. Nawet bardzo dobry. Żeby teraz tego tylko żadna uklejka nie przejęła w opadzie. Tam może być jakaś ładna rybka teraz. Kukurydzy trochę poszło, może przeszły do kukurydzy. Nie, nie, to drobnica. Ciekawe, czy jakieś robaki jeszcze są. A są, prawie wszystkie. Coś jest. I to będzie... płoteczka. To już dobrze. To już jest dobry znak. No, ryba. Macie kaczki, a my czekamy na branie. No niestety zaczyna coraz mocniej wiać, spławik się kładzie, nic się nie dzieje. I w sumie nie wiem co gorsze, tych ryb może tutaj zwyczajnie nie być. One mogą stać dalej na tym wypłyceniu,
A tu mają nas kompletnie w nosie. Jest branie. Zresztą dużo powiedziane. Słuchajcie, nikt nie powiedział, że ja umiem łowić tylko duże ryby. W ogóle nikt nigdy nie mówił, że ja umiem łowić ryby. Kukurydza. Ale z tymi większymi rybami może dokładnie tak być, że one sobie po prostu stoją gdzieś kawałek dalej. Zobaczymy z kukurydzą, że bardziej selektywnie będzie lepiej. A mnie zaczyna kusić, żeby iść to donęcić. Ale to jest głupi pomysł, bo jeszcze nawet godziny nie łowimy. Chyba nie idzie. Chyba mamy rybę dnia. Tylko strasznie się rzuca. Może mieć nawet 14 cm. A może i 16, jak ją nadepnę. Dobra, nie wiem co się stało właśnie. Chciałem przerzucić. A to jest chyba ryba, nie? Ani brania, ani nic. Nie wiem co to jest. To jest chyba linek. Dobra, podoba mi się. Tylko on jest chyba podpięty. Mamy go. Zobaczcie malca. Ale czy on był podpięty? Nie, on był oplątany. Gdzie jest haczyk? A nie, miał haczyk wbity w płetwę. Dobra, ale bardzo delikatnie. Ale fart, ja nie mogę. Przynajmniej rybę zobaczyłem. Ten śluz od razu trzeba zdjąć. Ja wiem, że podpięta to się nie liczy. No ja wiem, no i co? Ale linek. Ja tam lubię liny. A przez chwilę myślałem, że to piękna ryba. No może i trochę przypadkiem. No i co? Ale lin. Trzeba by jakiś wniosek z tego wyciągnąć, nie? Chociaż w miarę mądry. Skoro był lin, to wezmę znowu kawałek rosówki. Przebiję ją po prostu w połowie. O, coś takiego. Może jeszcze raz się przefarci. A akurat na tej wodzie złowić lina to jest... no naprawdę rzadkość. Nie wiem, może zaraz jakieś donęcanie zrobimy. Nie jestem w stanie nagrać z pławika, jest po prostu za mało światła dzisiaj. Nie widać go. Kamery cyfrowej brak, z telefonu brzydko. Szkoda oczu na ziarno. Zobaczmy na ten kawałek rosówki, bo ja w to wierzę dzisiaj. Zrobiła się flauta. U nas przynajmniej. Tyle. Tyle się zmieniło. Rosówka jest, jakieś dwa delikatne przytopienia były. I to wszystko na razie. Nic więcej się nie dzieje. Ale ja chyba zaraz pójdę i zrobię te kule. Coś tu donęcimy. Jedź. Coś jest, ale... Powiedzcie mi, jak ta ryba sobie to wyobrażała. No, ale nieważne. Uciekaj. Dobra, ulepmy coś, bo ten jeden lin mnie tak nastroił optymistycznie. I to by było na tyle z optymizmu na dzisiaj. Że kilka kulek znowu. To może być tak, że przez to, że łowiłem na tę wielką rosówkę po pierwszym nęceniu, to po prostu przesadziłem. Znaczy to jest dalece prawdopodobne nawet. Może trzeba było, wiecie, jednak założyć kukurydzę albo kilka białych i się po prostu pobawić chwilę, albo przynajmniej kawałek tej rosówki. Natomiast dzisiaj chyba generalnie jest słaby dzień, bo tutaj wszyscy narzekają. Widzę trzy stanowiska w prawo. Nie widziałem, żeby ktoś złowił cokolwiek. Także jest niewykluczone, że przez zmianę pogody, przez duże ochłodzenie, przez mocny wiatr, czy przez ostatnie ulewy po prostu ryby troszkę zwolniły. No i warto tu zaznaczyć, że moje potężne umiejętności spławikowe też nie pomagają, ale po prostu lubię od czasu do czasu. Nie wiem, czy to nie branie. Ale nie, chyba nie. O tak, to było branie, to jest branie. Tak? Nie? Chyba jednak nie. Wiem, co bym zrobił, łowiąc na metodę teraz, jakby by się tak działo, jak się dzieje. Zrobiłbym po prostu chmurę. Dlatego te kule są bardzo lekko zbite. Zrobimy dużą chmurę z czterech małych kulek. I zobaczymy. O. Ha, to nie branie. Pewnie kula opadła nam na żyłkę. Założymy białe. Ze trzy. Po prostu. Pudło. Podejście kolejne. Teraz już jest ryba. Chyba, że odpuściła. Teraz jest uklejka. No śliczny, nie? Tylko trochę mały.
A to będzie zabawa po nęceniu z białymi. Dłubanie po prostu. Ale inaczej się nic nie dzieje. O. Jest, potwór. Chociaż już przyzwoita płoć. No, może nie aż tak. A znowu poszły bąble obok spławika. Jakoś tak optymistycznie tu jest momentami, a później jest kicha straszna. Ale chwile są optymistyczne. Krótkie są, ale o, jest dużo takich bardzo krótkich przytopień i spławik zaraz wypływa. Znowu pusto. O rany. Jest tu szarańczy dużo, nie? Słuchajcie, ja ledwo widzę spławik. No niestety nie mam wam jak go pokazać. Nie wiem, czy jest światło jakieś popsute, słońce obrażone, nie wiadomo. Nie, nie, to jest bez sensu już na robaki. To jest, po prostu nie działa. Spróbujemy znowu tej kawałka dendrobeny. Bo to dawało cokolwiek. Wiek? Nie, to chyba nie dało nawet ryby. Chyba jednego krąpia, nie? Poleszcza, nie pamiętam. Zaczyna mi przychodzić do głowy, że łowienie resztkami to nie jest dobry plan. I że to miejsce jest słabe na tym dystansie. Może tak być. Może znowu kukurydza. Boże, jak wymierzone. Odkładam tak wędkę. O, nie, nikt nie widział. Jeszcze raz. Odkładam tak wędkę. Kurde. Jeszcze raz. Odkładam tak wędkę. O. Trzy razy wcześniej samo wyszło. To teraz za trzecim. Tragedia, nie? Strasznie nie idzie. Aż mnie zaczęło kusić, żeby sobie metodę wyjąć, ale nie. Ma tak łatwo. No ten spławik od czasu do czasu się nawet coś tam przytopi na kukurydze, ale to jest dosłownie pół sekundy i wyskakuje. Kompletnie te ryby nie są chyba zainteresowane jakimś poważniejszym żerowaniem dzisiaj. No i co ja mogę powiedzieć? Nic się nie dzieje. Kompletnie. Nic a nic. O, ale kaczki płyną, to jest jakiś tam pozytyw. Ale ze spławikiem nic na kukurydze. Spróbujemy tych białych jeszcze raz, bo nie mam pomysłów już. Kompletnie. No, kukurydza wyjedzona przez drobnicę. Dobra, zmieniłem zdanie. Kawałek rosówki. Ale mały. Przecież tu muszą być ryby. Lin się podpiął, czyli muszą być. Bo nie, ale ja bym wolał, żeby były. Aha, już było przytopienie. Przecież tam muszą być ryby. Znowu, o, wystawienie. Jest. Malutka. Płoteczka. A nawet krąb. Ech. Że te krąpie kukurydzy nie bardzo, to aż jestem zaskoczony. Ale dobra. Natomiast jeszcze mamy trochę czasu. Jest chyba 18 z haczykiem. Z hakiem. 18.30. Tu się na wieczór może, wiecie, coś ciekawego wydarzyć. Może podejdą fajne ryby. Znowu widziałem bąble. Weźmiemy trochę kukurydzy, tam podrzucimy. Bo czemu nie? Dywanem, jak zawsze. Kaczuchy nie zdążyły. Następnym razem zapraszam za godzinę. No, nie, nie, to są drobne rybki pewnie. Malizna. Po coś się tak rzucał? Przecież bym cię wypuścił. Dobra, kukurydza. Chyba ciutkę większa ryba. Czy nie? Może nie. Ale płoteczka przynajmniej. No co, płoć. Tu na tej płocie to jest duża jak coś. I to mówię zupełnie poważnie, nigdy nie złowiłem dużej płoci. Może tam teraz dopiero ryby wchodzą. Albo zaczynają żerować, bo bąbli sporo. Wszędzie dookoła. Co prawda nic ciekawego nie wierzę. Ale bąble to już coś. Proszę mi powiedzieć, o co tym rybom dzisiaj chodzi. Chociaż mi się wydaje, że chwilę po rzuceniu kul tam się dużo dzieje, ten towar momentalnie znika i kicha. Ładnie widać po bąblach. No nie mogę wam tego pokazać dzisiaj, było popsute słońce jakieś. Najpierw bąble idą przy spławiku po rzuceniu kul, natomiast po kilku minutach już się odsuwają w inną stronę. Donęcimy. Plan jest taki, że mam trzy kule, rzucę trzy, żeby mieć jeszcze towar na później.
nie miała się rozpaść. I zostawiam kukurydzę, nawet tego nie dotknę. Ma tam stać, aż nie będzie ryby. Bo aż niewiarygodne mi się wydaje to, żeby tu te ryby nie przychodziły, jakieś chociaż ciut fajniejsze. Ja nawet nie mówię, wiecie, o wielkich linach, karasiach, karpiach, ale jakieś większe leszcze, albo chociaż leszczyki. Te ryby muszą tutaj przychodzić. Znaczy mogą, bo ja im nie zabraniam, szlabanu nie ma. Wiecie, kaczki przychodzą, bo się da przejść, po prostu. A ryby nie. No, skandal. Przytopił się kawałek spławik i zdążył wypłynąć, niestety. Ja go naprawdę ledwo widzę, ale wypłynął. Idzie. Coś jest, ale to nie o to nam chodzi dalej. No właśnie. Ale branie takie ładne, linowe. Już wierzyłem. No słuchaj. Ale zostaje już chyba tylko przy kukurydzy. Ewentualnie założę jeszcze rosówkę za chwilę. Z nadzieją na jakąś fajniejszą rybę, nie? A może nawet zaraz przejdę na dwie kukurydze. Żeby się drobnica pewnie interesowała. Na pewno mi nie chodzi o płocie dzisiaj. O, chyba jedzie. Ale też chociaż coś przemurowała. O, krąpik. Nie te ryby. Ale przynajmniej się coś wydarzyło przez chwilę. Nie wiem, czy nie ma brania w opadzie, bo spławik się nie podniósł. Tak jest. Come on. Ale tu jest tej szarańczy. Ale przynajmniej teraz się ryby wkręciły, bo wiecie, brania są po prostu. Wcześniej nie było, albo było bardzo słabo. Może to dzięki temu, że jest wieczór. A może po prostu. Ładne wystawienie. I pusto. Ajajaj. Jeszcze raz. Teraz mi się podoba to łowienie, bo się dużo dzieje. Znowu wzręka. Staram się mówić cicho, żeby tych ryb nie płoszyć. Spróbuję dwie kukurydze. Zobaczymy tak. A zaraz pewnie wrócę do tego wielkiego haka i będę łowił na 9. Dobra, na 2 ziarenka jest spokój. Zobaczymy, czy się trafi jakaś fajniejsza rybka może. Chociaż troszeczkę. Nawet karaś złoty. O, złoty karaś z tej wody. To też rzadka ryba tu. Zawsze mnie prześladują, dzisiaj by się przydały. No, no, nie? To zaczekam. Pławika. I jest ryba. Na dwie kukurydze. I... malutka, nie? O, większa płoć. To jest większa płoć. Uciekaj. Ale na dwie kukurydze i to jest... No to dobrze, bo to już była ciutkę większa ta ryba. Chociaż... zmienię to na dendrobenę na koniec. Znaczy na rosówkę nawet. Od razu na rosówkę. Natychmiast, ale rybka malutka. Jeszcze mi rosówkę zrzuciła. Co za menda mała. Co ty sobie myślisz? Była przerwa na kontrolę. Fajno. Ja lubię. Zobaczymy jak po przerwie. Chyba od razu było branie. Ale już odpuściło, bo mnie nie lubi. Chociaż coś jakby się troszeczkę działo. No. Może. Ta dendrobena jest, czy ta rosówka już jest bardzo duża, to jest chyba połowa, więc to pewnie już wyzwanie dla rybów. Natomiast jest 19.43, no nie zostało nam dużo czasu. Przestało się dziać właściwie cokolwiek. No, chociaż jakieś tam skubnięcia są, może się coś wydarzy. A ja sobie jeszcze zdonęcę to trochę. Będę patrzył na spławik, zobaczymy. Może jeszcze na sam koniec się coś wyczaruje. Wiecie, jest piękny zachód słońca, którego nic nie widać, bo chmury. To może jakiś lin? O! Kurde. Ale rosówka jest wielka, nie ma się co dziwić. O, albo to się zrobiły. Krąpie agresywne. Nawet tak bym obstawiał. Niestety. Bo od razu po rzucie jest kolejne wskazanie. Ale kto je tam wie. Zrobiłem 3 lekko zlepione kule, żeby szybko zapracowały. Bo zaczyna jeszcze wiać do tego. Okej. Ryby, ja was proszę. Jakiś bonus na koniec. Może ten wiatr pobudzi ryby z powrotem. Bo kiedy wiało, to nie brały, a jak przestało, to ryby też przestały brać. To może jak zaczęło, to coś się zmieni. O, mamy ładną rybę. A na pewno ładniejszą. Albo pięknie przemurowała na początku.
Oto okoń. Gdzie masz haczyk? Ech. Ale ładnie zamurował, myślałem, że piękna ryba. Jakoś tak na wieczór drugie życie się we mnie obudziło, wiecie? Jakoś tak zacząłem wierzyć, że tu się coś wydarzy. Byle nie drugi okoń, bo nie chcemy łowić okoni raczej. No, 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 no. Pusto. O, ale widać, że się coś zmieniło. Mam tylko nadzieję, że to nie same okonki. Takie samo branie, identyczne. Przytopiło, wystawienie. No i ryba jest tym razem. I... krąb. O, to też mi nie chodziło. Czyli musimy chyba wrócić do kukurydzy, bo rosówek nie ma. A no nie ma. Skończyły się. Dwa ziarenka kukurydzy. O nie. Powiem wam szczerze, że to było chyba najgłupsze zakończenie mojego łowienia w tym roku. No ale zakończenie i tak już nie zdążę związać ze stawu. Masakra. No cóż, spławik to na pewno nie jest moja mocna strona. To w ogóle nie jest żadna moja strona, także się nie sugerujcie. Ale chciałem się pobawić, spróbować. Nie poszło jak chciałem, życie jest okrutne dzisiaj jeszcze bardziej niż zwykle. No trudno. Następnym razem będzie lepiej, albo nie. Także dziękuję wam za oglądanie i do następnego filmu.